Drodzy, witam Was w pierwszym odcinku drugiego sezonu Rodziny Biedaków. Tak, nareszcie nadszedł ten dzień, kiedy zaczynamy drugi sezon. Jak widzicie, dom nam się bardzo zmienił, bo wiecie, że tamten straciliśmy w pożarze. A niestety nie stać nas było na nic innego, ponieważ Balbina i Sławomir musieli wszystkie swoje pieniądze, właściwie wszystkie pieniądze Balbiny, które zarobiła i dostała za ubezpieczenie z domu, przeznaczyć na długi Sławka. Także niestety wszystko straciliśmy i praktycznie musimy zaczynać od nowa. Balbina też już straciła swoją pracę, przecież Sławek też jest bez pracy. Także no, łatwo nie będzie. Ty florystą, to Balbina będzie florystką. Tak, moi drodzy, zrobiłam tutaj taką małą miejscóweczkę. To będzie nasza mała kwiaciarenka. Na razie wygląda to tak. Na nic lepszego nas chwilowo nie stać. No, a Sławkowi kupiłam samochód, żeby sobie remontował. Powolutku jakoś, mam nadzieję, się dorobią. Dadzą radę, są tylko... jest ich tylko dwoje, więc... więc tak, możemy włączyć już krem. No, powiedz proszę, że tak, ich miłość po prostu jest tak kwitnie, że wam mówię. Tak. No to co, zaczniemy, myślę, od założenia przedsiębiorstwa domowego. O Boże, weźcie się, ogarnijcie już. Co tam ty idź, zrób siusiu. Póki wolne. Czy chcesz zacząć od domu, którego właśnie będzie Balbina, jeśli chcesz otworzyć? Tak. Zaraz, spokojnie. Aha, już wiem, o czym zapomniałam. Zapomniałam o tej plakietce otwarte, zamknięte. Będzie chyba tu. Albo w różnościach. Sama już nie wiem, gdzie to było. Pomyślałam, że Balbina może otworzyć swoją kwiaciarenkę. Bo już troszkę, że tak powiem, wymiłowiem, ma zszarganą opinię, by szukać jakiejś sensownej pracy. Ciężko by było jej znaleźć coś. Sławkowi też jest trudno, dlatego na razie jest bez pracy. I zobaczymy, jak to dalej się potoczy, czy w ogóle coś znajdzie. Czy nie. Wszystko się okaże w przyszłości. To jest to? Tak. No i tutaj sobie powiesimy, bo nie mam za bardzo na to miejsca. I Balbinko, weź to teraz zamknij. I jeszcze jedno. Zamknij na klucz wstęp tylko dla współlokatorów i pracowników, tak. Aha, bo ona nie może z tym. Dobra. Bo to jest za wysoko dla niej. Wiecie, co zrobimy? Postawimy tu kawałek ściany. O, tak, o. Przez płytki po... co? Że co? Noż. Zawsze mi wszystko psują. Dobra, będzie dziwnie wyglądało, bo oni tak chcą. Bo oni tak chcą. O, tutaj się na pewno wydostanie. I zróbmy pod koło domu. W sumie mogłam... nie, no nie stać mnie na ściany. Nie stać mnie na ściany, więc... musimy troszkę poczekać, aż nasza kwiaciarnia przybierze kształtów. No. Co ja tam gadałam, to już zapomniałam. Aha, że Balbina ma zszarganą opinię i za bardzo nie może... Dobra, Sławek, tam nie telewizja. Tutaj. Popracuj nad swoim samochodem. A ty? Uczyć się o opiece nad dziećmi. Chodź, kochana, produkcja masowa. Bukiet stokrotek. Musimy zacząć pracę już. Oczywiście cały czas pamiętamy, że nasza Aniela zaginęła.
No ale wiadomo, żyć trzeba, trzeba się jakoś utrzymywać, więc... no nie możemy nagle przestać wszystko robić i... i siedzieć w miejscu, że tak powiem. Okej, ty sobie tutaj pracujesz. Dostaliśmy komputer, on nam nawet wniósł go do domu. I co ja tam chciałam powiedzieć? Aha, że ten dom, chyba wam coś przypomina, prawda? Jest bardzo podobny do tego, w którym mieszkaliśmy na samym początku. Tamten dom niestety został zniszczony, więc nie mogłam się z powrotem tam wprowadzić, a miałam taką myśl. No ale ten domek jest taki sam, tylko jest po prostu odwrócony, że tak powiem. Takie chyba odbicie lustrzane. Bo z tej strony była sypialnia, a z tej strony była kuchnia. Tu był pokój chłopaków, a tu była łazienka. I tak to wyglądało. Ale teraz mamy podobną sytuację. Niech ona produkuje te kwiatki. O, już dostała brązową rangę. Dobrze jej idzie. Już mamy 4 kwiatki. Możemy je tu poustawiać. O. To może teraz czekaj. Nie możesz tego zmienić? O, goście przyszli. Nie ma żadnych gości, tutaj nikt nas nie lubi. Tylko zerknę, kto przyszedł. A, Samantha Angel. Tak, dla waszej informacji, to jest mama. Mama tajemniczego przyjaciela Anieli, z którym Aniela uciekła. Tak, także może ją jednak powitamy. Bo wiecie, nasze dzieci razem uciekły, więc mamy wspólne tematy. Wypadałoby porozmawiać. I utrzymywać jakieś kontakty, skoro nasze dzieciaki uciekały. Jeszcze sobie tam pracujesz, nie? Ale się ubrudził. Dobra, idź. W sumie, nasz Sławek może być takim mechanikiem, może naprawiać właśnie takie samochody, a potem będziemy je sprzedawać. To jest dobry pomysł, nie? Przynajmniej coś nowego. No porozmawiajcie o swoich dzieciach. Masz jeszcze jakieś kwiatki tutaj? Nie masz. Pokaż mi ją jeszcze raz. No macie tam jakieś relacje. Dobra, pożegnamy się z nią, bo trochę mi czasu szkoda jednak. Bo za wiele się o niej nie dowiemy, a... dokończmy ten bukiet. Super. Teraz daj go. Lol, nie chciałam Balbiny. Nie chciałam Balbiny. Teraz chciałem, żeby Balbina zrobiła... nie, masową sztukę... tulipanów. Balbina, dokąd ty się wybierasz? Tutaj, do roboty. O, mogą być takie. Już ma brązową rękę florystki, także... ładnie idzie. Niedługo będzie można otworzyć. Co to mi tutaj za ludzie? Dobra, co tam? A ty tutaj, widzę, że tobie to dobrze. Otóż, że ona tam pracuje nad kwiatami, a ty się wylegujesz w pannie. O, dostaliśmy komputer. Może się przyda kiedyś. W takim razie weź podaj kanapki z szynką. Przyspieszmy. Super. Jak te tulipanki wyglądają? O, super, są ładne. Później na pewno będziemy mieli piękną kwieciarnię. Ale wiecie, jak to jest. Dobra, skończymy tego kwiatuszka i damy jej przerwę, bo jest głodna. Super. O, za 70 możesz sprzedać. Ale nie, my chcemy, żeby klienci od nas kupowali normalnie. Chodź tutaj, zjedz sobie i możesz się wykąpać. A ty,
tutaj posprzątaj. Widzę, że oni chcą wziąć zwierzaczka ze schroniska jakiegoś. Może weźmiemy. Czemu nie? Już dzieci mieć nie będą raczej, więc przynajmniej będą mieli zwierzaczka. To też zachowaj i zachowaj, a to posprzątaj. Niestety, ktoś musi tutaj się tym zajmować. Napoleon nam tutaj chodzi. On chce się zaprzyjaźnić z Anielą. Oj, słabku. Ciężko będzie. Niestety nie zostaliście przyjęci z entuzjazmem. Nic na to nie poradzimy już. Jest jeszcze wcześniej, to idź tam, pracuj dalej. Nie ma tak dobrze, niestety. Wydawać by się mogło, że mogliby się cieszyć z powrotu Sławka i tak dalej, ale niestety. Nie tak sobie to ludzie wyobrażali. Co tobie znowu się stało? Co? Czemu nie możesz tam robić? No. Pracuj tam, a nie panie mechaniku. Troszkę ci to zajmie. Pieniądze na ulicy nie leżą. Sławku, powinieneś mieć wyrzuty sumienia, że przez ciebie wszystko Balbina straciła cały majątek swojego życia. Trochę przykra sprawa. Bo dorobiła się wszystkiego, a musiała niestety oddać. No ale wiecie, Balbina kocha Sławka, więc zrobiłaby na niego wszystko. No i tak też zrobiła, porzuciła swoją rodzinę na taki długi czas. To teraz polne kwiaty, taka różnorodność, żeby była. Dzisiaj sobie poprodukujemy, a jutro myślę, że będziemy sprzedawać. Już otworzyłam naszą kwiaciarenkę. Zobaczymy, jak nam pójdzie. No nie chciałabym, żeby były puste półki, dlatego myślę, że troszkę tych kwiatków narobimy. O, proszę bardzo, już jest srebrna ranga. To powiem wam, idzie mi dużo lepiej niż biznes. Zdecydowanie dużo lepiej. Ale dobra, bo powiem wam, że nam się kasa kończy. Tak jakby. Ostatni kwiatek i idziemy spać. O, ona już sama zrezygnowała. Dobra, to tylko siuśku i do spania. Siuśku i do spania, proszę. No dobra, to co? Czekamy do rana. O proszę, Aniela już nie jest przyjaciółką z Barbiną. No nie. Balbina bardzo się przejmuje tym, że Aniela nie chce jej wybaczyć i że się tak buntuje. W ogóle oni mają tu ciemno w domu, nie mają żadnych lamp. Trudno, trzeba oszczędzać. Nie stać ich na takie rzeczy, więc... Sławek pewnie pierwszy wstanie, no właśnie, bo już widzę, że jest wyspany. Wyspany. Ale poczekamy przynajmniej do 6. On i tak chyba sam stanie z siebie o 6. O, albo i nie. Ja niech stanie, nie ma spania. Wykąp się i... Co tu tak mi mignęło, nie wiem. Dobra, wyczyść od razu wszystko. I podaj śniadanie żące. Mam nadzieję, że nie spalisz kuchni. To był taki sobie, to nie chcę, aby następny był lepszy. No to musisz się postarać. O, proszę. Diana jest przeze mnie przytulana. Masz ją w kontaktach? Syn to cię nie lubi za bardzo. Tak, jest jako twoja wnuczka. No ale Diamond raczej cię nie przyprowadzi, wiesz. Miałeś się jeszcze wykąpać. Może Balbina ci zajęła. O, chcesz zadzwonić do Damiana i do Angeliki, chyba się dowiedziała o ich rozwodzie. Ona miała dobre relacje z Angeliką.
O, Jesus. Teraz będę szukać, bo wiecie, Barbina zna wszystkich w mieście. No, Angelica jest jej najlepszą przyjaciółką, także wiecie. Dobra, weź sobie skorzystaj jeszcze. Jeszcze podjadasz tej złotówki. Co tam podjadasz, Barbina? Weź i ciku zrób. I możesz jeszcze zjeść przekąskę, jakieś chipsy. Bo ja chcę, żebyś otworzyła kwiecierenkę. Tylko tak, musimy teraz ustalić, co mamy na sprzedaż. A na sprzedaż mamy te kwiatki. Tam. O, to tak mogę zrobić. Dobra, nie wiedziałam. O nie. To i to. A ta drogo. No nie będziemy dawać się teraz drogo. Dobra, to tylko te kwiatki na razie. Podjedź sobie i chodź tutaj, otwórz. Czy my tutaj potrzebujemy kwiaty, czy nie? Tak się zastanawiam. Dement, co robisz? Pościel łóżko, dobra. Znaczy nie Dement, tylko Sławek. Oni są tak do siebie podobni, że to będę ich mylić. Ale dobrze, niech się bierze za sprzątanie, bo nikt tego dla niego nie zrobi. Tu jest czysto. Tu też, tutaj możesz oddać na makulaturę. Tu jest czysto. Tak, i widziałam, że były rachunki, to od razu niestety musimy zapłacić. Oj, nie mamy kosza na śmieci w domu. Ładnie, trzeba to zmienić. No ale już idziemy do naszej kwiecierenki. No, ktoś nam jeszcze tutaj dół wykopał. Zakop. Wypełnij i zapłać wszystkie rachunki. Oddaj nam makulaturę. Możesz sobie coś zjeść jeszcze. Tak, Barbinka tutaj skończy ten bukiet wczorajszy. Mam nadzieję, że ktoś przyjdzie do nas. O, idzie jakaś klientka. Zobaczymy. A ty idziesz kopać? Dobra, ty idziesz sprzątać, okej, dobra. Zobacz. Nie, ona nie idzie do nas. Podziwiaj! Zwariowałaś. Chodź, tutaj musimy, wiesz... Musimy tutaj zbajerować. Żeby chciała coś kupić zaraz. No nawet była zadowolona. Gdzie ty leziesz? Jak się patrzy na tego kwiatka. 40 jenty. No za wiele to my nie zrobimy. Świeże kwiaty, dopiero co tworzone przeze mnie. Własnoręcznie. Polecam. Noż, ty tu pracujesz, wiesz? Nie wiem, czy jak drugi raz jej to dam, czy się nie zdenerwuję. Boję się tego. No, chyba nie. Nie potrzeba tutaj kasy, okej. Chyba. Czy potrzebuję tu kasy, bo już nie pamiętam. Kurde. Nie mam pojęcia. Czekajcie, wstawię. Bo się boję, że mi nie kupią, jak nie wstawię kasy. Nie wiem, czy to musi być jakiś konkretny blat na to. No, nie szalej. Bo nie mam pieniądzów tyle. O, lala. Nie mam pojęcia, gdzie to stawić. Tutaj nie mam na to miejsca. Czekajcie, bo teraz tak... O Jezus. Mam znaleźć takie do przedsiębiorstwa rzeczy, kurde bele. W elektronice? No, jest kasa fiskalna. Tu. Chyba tak może być, co?
chyba musiała być taka sama. Ja to na lajcie bez kasy chciałam. Boże. Albina, nie dobijaj mnie. Wolniej się nie da? Zobaczcie, jaka ma pazurki. Zacne. A ty co tutaj szukasz? Ty tam samochód zrób. Bo chcę ci powiedzieć, że... O, już karoseria. Nieźle ci to nawet idzie. Pieniądze nam brakuje. O, dostałam nagrodę. Ho, ho. Idź teraz do klientek. O. O, zobacz. Już nie musisz na to podchodzić. Karina probówka? Nieźle. Jakaś rodzina Cyryla znowu? Nie no, Cyryl nie ma żadnej rodziny. W takim tempie to my nic nie sprzedamy. Żeby się tylko nie zdenerwowało. Ej, zarabiamy coś na tych kwiatkach. O, nawet gwiazdka. Nieźle. Będą nasze 3 stałe klientki. Jezus. No, zdobyliśmy poziom i go straciliśmy od razu. Co one się kłócą mi tutaj? I mi gwiazdki spadają. O, mamy ten punkt. Może z szkafu wtowni to sobie wezmę. Przestanie mi dzwonić na telefon. Jak w nią wlazła? Dobrze nam idzie. Proszę bardzo. Mamy pierwszy poziom przedsiębiorstwa. Dajemy radę. O nie, deszcz zaczyna padać. Dobrze. Napada ci tutaj do tego. Ale mu higiena spada przy tej robocie. Masakrycznie. Balbina, weź się trochę z tą kasą ogarni. Tyle czasu. No patrzcie, ładnie zarobiliśmy nawet. Jedno osoby samochody, znowu. Ha, zdobywa technikę, dobra. O, nie zdążyłam powiedzieć tamtej. Jak ci tu idzie? Fajnie to wygląda. Jestem ciekawa, ile będzie kosztował ten samochód. A po tym jak... A jak go zrobimy? Bardziej na mnie wywala z tym kasem, nie? Mogłaby już chociaż pierwszy poziom tej kasierki wybić. Gdzie nam się kwiatki kończą. Dobra, chyba czas zamykać, co by już 18. Kwiaciarnia nie jest tak długo otwarta. Także wiecie. No i nawet trochę zarobiliśmy. Zobaczcie, mamy 500 simoleonów. A mieliśmy chyba 200. Co ci się nie podoba, że zamknęłam? Chyba muszę kiedyś zamknąć. Nie, poważni są ci ludzie. Nie mamy nic w wyposażeniu, nie? Nie mamy. Poza tą nagrodą. I teraz tak, potrzebujemy tych pomarańczowych kwiatków. To były te, prawda? Tylko nie... Chyba tak wyglądały. Ty tu już się kąpiesz. O Jezu, jaką to masz energię masakryczną. To jeszcze siusiu i spać. A jak samochód wygląda? No, powiem ci, coś się zaczyna dziać.
Coś się zaczyna dziać. Narób tych kwiatów chyba raz, dwa, trzy, z cztery nam brakuje. Dobra, niech narobi tych kwiatów więcej. I też już my będziemy ogarniać. A rano sesję. Niech tylko jeszcze skończy tego jednego. Na dzisiaj to byłoby tyle. I tak wyszedł bardzo długi ten odcinek. Nie wiem, czy będę go dzielić, pewnie nie. Taki pierwszy odcinek to może być chyba dłuższy troszeczkę. Jak widzicie, zmiany są ogromne. Napiszcie mi, czy wam się podoba taki pomysł na drugi sezon. No i ode mnie to byłoby tyle. Mam nadzieję, że jednak wam się będzie podobać. Barbina będzie miała swoją własną kwiaciarnię, Sławek będzie mechanikiem. No i pomijając ich problemy rodzinne, to myślę, że jakoś zacznie się im układać w przyszłości. Postaramy się o to przynajmniej. Będziemy do tego dążyć. No. Także pozostaje mi zakończyć odcinek i słyszymy się jak zwykle w kolejnych. Pa, pa!